na piechotę szybciej niż przepłynąć łodzią, bo tam są prądy wsteczne i ciężko płynąć. Witajcie widzowie. No dzisiaj dzień trzeci. Dzisiaj oczywiście idę na mszę na Wiktorówki. Wiktorówki to jest taka, wiecie, kaplica tutaj. Miejsce, gdzie objawiła się, wiecie, Matka Boska. Około roku 1860. No wiecie, można w to wierzyć albo i nie. To już wszystko zależy od tego, kto jak to wszystko postrzega. Miałem się na godzinę 13, ale wiecie co, wcześniej też padał dosyć solidnie i tak się nie zbierałem w ogóle. Ta się zrobiła akurat pogoda i pójdę na godzinę 17 dopiero, bo chcę zrobić obiad w kamperze sobie tutaj, bo jeszcze żadnego obiadu nie jadłem tak naprawdę. To były, wiecie, takie przekąski na razie, a zresztą wiecie, pracuję na tym, żeby troszkę też schudnąć, nie, żeby się nie obżerać za bardzo. Także dobra, no zobaczymy, wiecie, no ja tu mam blisko do Wiktorówek, akurat jest 2 km. Normalnie to jest od Małego Cichego, tam wejście parking i jest droga 4 km przez las. Wiktorówki znajdują się zaraz, jak chyba mówiłem nawet, jak za kawałeczek za Rusinową Polaną, tam gdzie pasterz właśnie wypasa owce. Także może będę miał okazję jeszcze, wiecie, wpaść i kupić odsypka, może tam będzie miał pasterz, zobaczymy. Także wiecie, dobra, ja sobie zaczynam, wiecie, gotowanie obiadu. Dzisiaj jest niedziela. Dzień wyjątkowy. Ja jestem oczywiście po wczorajszym, obolały troszkę. Troszkę. Także mi się z łóżka nie chciało wstać. No dobra, to włączę się, jak będę, wiecie, na tym, na... będę szedł już na Wiktorówki. No bo nie będę wam pokazywał, jak gotuję obiad. Dzisiaj na obiad oczywiście zrobię sobie dewolaja i ziemniaki gotowane oczywiście, nie będę je smażył. Dobra, to włączę się, jak będę, wiecie, jak będę szedł już na Wiktorówki. Idziemy. Idziemy na Wiktorówki, szedłem troszeczkę wcześniej. Jest za 15.04, a o 17.00 jest msza. Parówa, jak nie wiem, bo kurde, niedawno była burza właśnie tutaj w okolicy. Tak jak wam właśnie mówiłem, właśnie o tych Wiktorówkach, tutaj w tym miejscu powstała właśnie kaplica. Ta kaplica została rozbudowana w 1936 roku. Oddana, przepraszam, konsekrowana była 4 października 1936 roku, a wcześniej była postawiona w 1921. No właśnie, tu odbywały się, wiecie, tak jakby można powiedzieć, pielgrzymki. Oczywiście to już wam pozostawiam wiarę w to, czy ta Matka Boska rzeczywiście była. Bo z tym, wiecie, to różnie bywa. Kiedyś mam wrażenie, że ludzie byli bardziej wierzący niż teraz. Teraz ludzie są zagonieni. Ciągle się spieszą, nie mają czasu. Są ważniejsze sprawy niż, wiecie, niż wiara. Mam do przejścia jakieś 2 km. Nie jest daleko. Ale wiecie, po wczorajszym to noc była naprawdę ciężka. No właśnie, jest makabra. O kurczę, przyszedłem parę metrów i jest sauna normalnie. Dlatego wyszedłem wcześniej, bo godzina czasu, a wiecie, no to moje iście to będzie takie tak jak wczoraj. No, wkąpałem się. Zapomniałem, jaka tu jest trasa tak naprawdę. Też jest pod górę ostro. To widać zresztą, bo tutaj ścieżka biegnie. I tu ostro pod górę. Także jest fajnie, nie? No co, damy radę przecież, nie? Po to się wyszło. Tylko trzeba trochę ponarzekać przecież, nie? Tylko ciekawostkę dodam wam jeszcze, że podobno tutaj jest przeprowadzona transmisja właśnie z Wiktorówki. Oczywiście w godzinach porannych.
9:11. Tęczę. Po południu już nie. Piękny widoczek na dolinę. A zobaczcie to, na co chciałem zwrócić uwagę tutaj właśnie. Bo wiecie, mnóstwo drzew tutaj obumarło. Tak widać zresztą. Ale zobaczcie. Już się wysiewają nowe. Nowe wszystko wyrasta. I to nie są, wiecie, sadzonki, tylko to jest naturalny proces, który trwa, wiecie, od no nie powiem od setek lat, bo to jest naturalny proces po prostu, że wiecie, że część drzew umiera. No one są oczywiście pewnie zaatakowane przez tego kornika czy jakiegoś innego insekta drzewnego. Ale mówię, na ich miejsce właśnie wyrastają młode drzewa. No tak. Idziemy tam. I co, mamy łowiecki. Łowiecki mamy na Rusinowej Polanie. Tam zapewne śpi. Czekajcie, baca. Baca tak się nazywa, baca właśnie. Baca bacuje na bacówce, a gazda gazduje na gazdówce. Jestem tutaj pierwszy raz. Niebo zaczyna płakać. Kupiłem łosypki. Dwie sztuki. Polecam. Tutaj na Rusinowej Polanie. Dwa większe po 15 zł, czyli razem 3 dychy zapłaciłem. Jak zajdę do kampera, to spróbuję, czy są świeże. Bo to się od razu, wiecie, wyczuwa. Ale myślę, że tutaj to... Tutaj mają zbyt na te osypki. Wędzone oczywiście. Wędzone osypki. Takie chyba są najlepsze. Jeszcze mam jakieś, wiecie, 10 minut do sanktuarium. Było bardzo mało ludzi. Wiecie, uciekam, bo coś grzmi. No i trzeba się zrywać szybko, bo jest trochę do przejścia. Widać, że to nie był dobry pomysł dzisiaj wychodzić. Opuściłem trzew wcześniej, bo no nie powinienem opuszczać tak naprawdę. Od razu wam się przyznaję, że opuściłem muszę. Ja byłem cały czas na dworzu, deszcz zaczął padać. Byłem bez maseczki. O, trzeba do środka maseczkę zakładać. Jest taki obowiązek. Ja jestem, wiecie, temu przeciwny akurat tym maseczkom. No ale są mądrzejsze głowy w tym kraju. Uwierzcie mi naprawdę, uwierzcie mi, ja jeździłem przez rok, kiedy właśnie ten największy, wiecie, ten dym był z tym wszystkim. Jeździłem, wiecie, ja pracuję w komunikacji miejskiej, to możecie sobie wyobrazić. Ale to wiecie, to pozostawiam wasze zdanie, zostawiam wam do oceny, bo to jest wasza sprawa. Ja byłem na dworzu, trochę się pomodliłem. Było bardzo mało ludzi. Spodziewałem się troszkę więcej osób. A najgorsze, że wiecie, wszystkie te modlitwy, które są na mszy, to ja część pozapominałem po prostu. A wiecie, przy takiej małej ilości osób, no to jest trochę wiocha, nie? Te czasy są, wiecie, niby jest, jak ksiądz mówił, ksiądz był oczywiście z Wilna. No nie z Wilna, z Witebska. Ksiądz był z Witebska, właśnie tak sobie uważałem, że coś zaciąga wschodem. Ale mówi bardzo dobrze po polsku. No i wiecie, no i mówił o wolności na Białorusi. Chciałem coś na ten temat powiedzieć, na temat tej wolności. Chcieli takiej wolności jak w Polsce. Dlatego
nie nazywam wolnością akurat. Ale niesamowicie. Naprawdę pięknie się zrobiło. Sorki, trochę mikrofon te. O! Jest burza, dobrze słyszałem. Mamy po lewej burzę. Czekajcie. No, może tu przyjść. Nie wiecie, ksiądz opowiadał o wolności, że chcieliby wolności na Białorusi, ale czy my w Polsce mamy tak naprawdę wolność? Sami powiedzcie. Ja wiecie, ja się polityką nie zajmuję, ale słucham tego wszystkiego. Jest, wiecie, mnóstwo wypowiedzi ludzi. I powiem wam tak szczerze, Polską to rządzi taka miernota po prostu. Miernota. Nic poza tym. No jeszcze jak usłyszałem wypowiedź ostatnio naszego prezydenta, tam słuchajcie, ręce opadły. To jest jakaś makabra po prostu. Znaczy u nas to wiecie, to jest jeden wielki kogiel-mogiel, nie? Delikatnie mówiąc. O jaką by chcieli tam wolność walczyć właśnie na Białorusi? Ja wiem, że tam jest źle, tam nie tylko na Białorusi, ale i na Ukrainie też jest źle. Tam też się zarabia mało pieniędzy. Ale obiecywanie, wiecie, ludziom, że będą to zarabiać nie wiadomo jakie pieniądze, to wiecie, można obiecać, nie? Ale spełnić już tego nie można. Na Białorusi, jak on powiedział, w Witebsku zarabia się średnia pensja, tak mówił, że 60% ludzi tyle zarabia, 200 euro, czyli jakieś 900 zł. My to wszystko wiemy oczywiście. I co z tego? No wiecie, tam życie jest też drogie. Ceny są tak jak u nas, także ja nie wiem, jak oni tam żyją. W Rosji jest to samo zresztą. W Rosji też nie jest lepiej. Rosja to wiecie, to nie Moskwa oczywiście, tutaj i okolice. Ja byłem akurat w Moskwie w 2013 roku. Byłem u Rosjanina na kwaterze. No wiecie, w okolicach Moskwy tak do 100 km to jest spokojnie. No a później zaczyna się problem gdzieś dalej tam. Poza Moskwą już dalsze rejony. O, błyska się. Będzie fajnie. Dobra, nie będę się wymądrzał, idę, nie? Tu się burza odsywa, a jestem wysoko. Słuchajcie, udało się dotrzeć do kampera. Burza przyszła właśnie. Leje jak pierun. A oczywiście zaraz się będę zbierał z tego, gdy wyjeżdżał. Jadę oczywiście gdzieś stanąć na dziko. Być może podjadę, wiecie, na to miejsce, gdzie jest ten Jurgówski, tam wiecie, gdzie byłem na tym parkingu. Albo pojadę, jest takie jeszcze jedno miejsce, gdzie boisko jest. Tam podobno sporo właśnie kamperowców przyjeżdża, więc byłoby bezpiecznie. A szczególnie w taką pogodę, bo tam miejscowi przychodzą, jakieś grille palą. W tym miejscu, tak czytałem komentarze właśnie z Park for Night. Zobaczymy, no. Dziś muszę się zwinąć na ten, a jutro chcę pojechać. No i żeby taka będzie pogoda, to nie pojadę, no skąd? Trzy Korony, tak? Chciałem przejść tam szlakiem turystycznym. No dobra, no, tu się włączę później, wiecie, jak dojadę gdzieś tam na miejsce. Nie ma, wiecie, co się gorączkować, bo ja mam czas.
Ja mam, słuchajcie, mam jeszcze 12 dni pobytu. Nie, 11. Mniej więcej tak, nie. Zobaczymy, jak to będzie. No i dotarłem na tą miejscóweczkę, co w zeszłym roku wam pokazywałem. Tutaj, wiecie, jest stacja narciarska. To jest blisko ulicy, ale tu jest taki ruch, wiecie, znikomy. Jedna noc tylko na wiecie, na przespanie się i chcę jechać pewnie w Bieszczady. Tylko przed chwileczką miałem, wiecie co, miałem problem po prostu. Tam właśnie zatrzymałem się, tam jest takie stare boisko. Tam też według Parkour Night jest takie miejsce, gdzie można się przespać. No i tam miałem zamiar się gdzieś stanąć sobie i zgasiłem silnik. No i nagle się okazało, że nie mam prądu nigdzie. Po prostu. Brak prądu. Przy włączeniu zapłonu żadna kontrolka, nic kompletnie nie było. Samo się naprawiło, wiecie, już się ubierałem, żeby to poprawiać już tego i się samo naprawiło. Ale powiem wam szczerze, że to, no takiej akcji to nie miałem. Ja jestem, wiecie, z zawodu elektrykiem oczywiście samochodowym. Ale tam sprawdziłem wszystkie połączenia, wszystko jest dobrze. Nie wiem, co to się stało, wiecie co, nie wiem, naprawdę. Ale w każdym razie, no dobrze, że się naprawiło. Może to z tego deszczu, wiecie, coś. Mam wycieki oczywiście. Makabra, wiecie, zaczęło tak mocno padać. Leci mi tutaj z tego okapu, tutaj, wiecie, jest taka rurka. I jest ten kominek na dachu. Jak mocno pada, no to się skrapla na tym wszystkim i wlatuje do, oczywiście tutaj do okapu. Udane urządzenie, naprawdę. No i cieknie z okna tutaj, wiecie, przy tym, przy alkowie. Kurde, no. No ja nie mam nic do uszczelnienia, żeby to, wiecie, ale to tylko jak zacina, nie? Tutaj po ścianie to wtedy cieknie, a tak to nie leci. No to by było na tyle, nie? Raczej. Miejsce jest spokojne, dużo tu miejsca jest, więc można się przespać. Zmęczony jestem po tym wczorajszym chodzeniu. Dzisiaj to czułem, jak poszedłem na tą mszę, to poczułem to zmęczenie. Dobrano. Dobrej nocy wam życzę. Do jutra, nie? Do jutra rana. Nie wiem, o której wstanę. Trzeba będzie po prostu jechać w Bieszczady. W Bieszczadach jest pogoda dzisiaj. A tu nie rokuje. Dobra, na razie.